W połowie III wieku Gracjan był wysłany przez ojca świętego Fabiana na misję do Galii. Następnie został biskupem Tur. W tej części Galii pogaństwo miało silne korzenie, ale wytrwała praca świętego wkrótce zaczęła wydawać owoce. Często musiał ukrywać się przed wściekłością pogan, odprawiał nabożeństwa w piwnicach i grotach. Podczas prześladowania za decjusza ani na chwilę nie opuścił swoich wiernych, towarzysząc im do końca. Zmarł w Opinii Świętości w roku 300. Boże, który uczyniłeś świętego Gracjana przykładem miłości i wiary, która podbija świat i dołączyłeś go do grona świętych pasterzy, spraw, abyśmy dzięki niemu wytrwali w wierze i miłości i mogli wziąć udział w jego chwale, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.